moje miasto takie piękne. Nie rozumiem, jak kobieta może normalnie przebywać w mieszkaniu wraz z rozkładającymi się zwłokami własnego dziecka. Że też jej smród nie przeszkadzał? Najwyraźniej była mocno niepoczytalna. Może po śmierci dziecka doznała takiego szoku, że nie wiedziała, co się właściwie dzieje, wyparła ten fakt z własnej świadomości. Innego wytłumaczenia nie mogę znaleźć na to,